Witamy w przemieniającej podróży, w której odkryjemy, jak postawy, które pielęgnujemy w naszych interakcjach, mogą być kluczem do spokojniejszego i pełniejszego życia. Ten film, inspirowany ponadczasową mądrością filozofii stoickiej, oferuje potężne wglądy w to, jak niewielkie zmiany w naszym podejściu do innych mogą wywołać wielką przemianę w naszym wewnętrznym świecie. Stoicy uczą nas, że choć nie możemy kontrolować zewnętrznych wydarzeń, mamy pełną władzę nad naszymi reakcjami i postawami. Przyjmując praktyki empatii, zrozumienia i cierpliwości w naszych relacjach, nie tylko wzbogacamy życie osób wokół nas, ale także odnajdujemy azyl spokoju i jasności w nas samych. Zapraszam Was do oglądania każdej chwili tego filmu z uwagą i refleksją. Pozwólcie sobie przyswoić każde słowo, każdy przedstawiony koncept, gdyż w nich tkwi możliwość bardziej zrównoważonego i harmonijnego życia. To nie jest tylko film, to zaproszenie do wyruszenia na ścieżkę osobistego rozwoju i spokoju. Wykorzystajcie tę okazję, by nauczyć się, zastosować i przekształcić nie tylko swoje interakcje, ale całą swoją perspektywę życia. W nieustającym tempie współczesnego świata, gdzie ekrany często przyciągają naszą uwagę bardziej niż ludzie wokół nas, praktyka świadomej obecności w interakcjach staje się balsamem w interakcjach społeczeństwa. Pozwalając sobie na odłączenie od ciągłych cyfrowych rozproszeń i autentyczne zanurzenie w obecnej chwili z inną osobą, robimy o wiele więcej niż tylko rozmawiamy. Kultywujemy ogród empatii, zrozumienia i ludzkiej więzi. Wyobraź sobie, że siedzisz z przyjacielem w parku lub w przytulnej kawiarni. Zamiast dzielić swoją uwagę między rozmową a ekranem telefonu, decydujesz się poświęcić całą swoją uwagę chwili. Patrzysz przyjacielowi w oczy, naprawdę słuchasz słów, które wypowiada, zauważasz niuanse w jego ekspresji i tonie głosu. W tej wymianie nie jesteś tylko fizycznie obecny, ale jesteś całkowicie zaangażowany emocjonalnie i mentalnie. Ta jakość obecności wnosi bogactwo do interakcji, które często gubi się w codziennym pośpiechu. Pozwala ci naprawdę zrozumieć drugą osobę, a także wyrazić własną istotę z większą jasnością. Jest to prawdziwa wymiana, dawanie i otrzymywanie, które wykracza poza słowa, subtelna gra emocji i myśli, możliwa tylko wtedy, gdy jesteśmy całkowicie zanurzeni w sobie nawzajem. Praktyka świadomej obecności jest również gestem szacunku i docenienia. Pokazuje osobie, z którą jesteś, że jest ważna, że jej myśli i uczucia są ważne i zasługują na Twoją całkowitą uwagę. Może to wzmocnić więzi w relacjach, zarówno osobistych, jak i zawodowych, tworząc żyzny grunt w relacjach wzajemnego wzrostu i zrozumienia. Ponadto ta praktyka ma głęboko pozytywny wpływ na nas samych. Uczenie się być obecnym pomaga nam rozwijać większą świadomość własnych myśli i uczuć. Stajemy się bardziej zgrani z naszymi potrzebami i emocjami, co jest niezbędne z naszego emocjonalnego i psychicznego dobrego samopoczucia. Każda chwila, w której decydujemy się być w pełni obecnym z kimś, jest cenną okazją. To szansa na wzmocnienie więzi, na zrozumienie i bycie zrozumianym, na dzielenie się i rozwijanie się. W świecie, gdzie rozłączenie jest powszechne, wybór bycia świadomym obecności jest aktem miłości, zarówno wobec innych, jak i wobec nas samych. W sercu uważnego słuchania leży przekonanie, że słuchanie wykracza daleko poza fizyczny akt odbierania dźwięków. To aktywny i introspektywny proces, w którym słowa innej osoby nie są tylko słyszane, ale również rozważane i wchłaniane. Kiedy praktykujemy uważne słuchanie, zanurzamy się w doświadczeniu i perspektywie drugiej osoby, otwierając przestrzeń na głębsze zrozumienie i prawdziwą łączność. Wyobraź sobie dialog z kolegą z pracy lub członkiem rodziny. Zamiast formułować swoją odpowiedź, podczas gdy druga osoba nadal mówi, skupiasz się całkowicie na tym, co jest mówione. Zauważasz detale, intonacje, przerwy i emocje stojące za słowami. Po tym, jak osoba kończy mówić, robisz przerwę, pozwalając słowom tej osoby naprawdę rezonować w tobie, zanim odpowiesz.
Ta przerwa może być krótka, ale jest pełna szacunku i uwagi. W tym procesie możesz odkryć niuanse i podteksty, które zostałyby utracone podczas powierzchownego słuchania. Możesz znaleźć punkty empatii i zrozumienia, które wzmacniają związek. Uważne słuchanie to nie tylko umiejętność komunikacyjna. To forma szacunku, uznania ważności i znaczenia doświadczenia drugiej osoby. W kontekście rodzinnym lub wśród przyjaciół ta praktyka staje się jeszcze bardziej istotna. Pozwala nam stworzyć środowisko, w którym każda osoba czuje się wysłuchana i doceniona, gdzie uczucia i myśli są przyjmowane z troską i uwagą. To stanowi żyzną glebę sprzyjającą rozwojowi miłości, szacunku i zaufania. W świecie, gdzie wszyscy wydają się być ciągle mówiący lub czekający na swoją kolej, uważne słuchanie jest oazą zrozumienia i spokoju. Uczy nas zwolnić, być obecnymi i doceniać wspólnie spędzony czas. Ta praktyka nie tylko wzbogaca nasze interakcje, ale także uczy nas być bardziej świadomymi i uważnymi we wszystkich obszarach naszego życia. Kultywując uważne słuchanie, nie tylko poprawiamy nasze umiejętności komunikacyjne, ale także rozwijamy naszą zdolność do zrozumienia, nawiązywania kontaktów i pełniejszego, bardziej znaczącego życia. To prezent, który dajemy innym i sobie, niezbędny krok w podróży do bardziej zrozumiałego i empatycznego świata. Zbadajmy znaczenie autentycznego wyrażania uczuć i tego, jak może to wzmocnić nasze relacje i promować wewnętrzny spokój. W świecie, gdzie często ukrywamy się za maskami społecznymi, wybór wyrażenia naszych uczuć w uczciwy i szanujący sposób jest aktem odwagi i autentyczności. Kiedy dzielimy się naszymi prawdziwymi emocjami, zapraszamy innych do przestrzeni wspólnej wrażliwości, gdzie może zakwitnąć zaufanie, a relacje mogą się pogłębić. Wyobraź sobie sytuację, w której czujesz się sfrustrowany lub rozczarowany przyjacielem lub partnerem. Zamiast tłumić te uczucia lub wyrażać je przez krytykę lub sarkazm, decydujesz się otwarcie mówić o tym, co czujesz, wyjaśniając swoje emocje w sposób jasny i szanujący. To podejście nie tylko zapobiega nieporozumieniom, ale także pokazuje drugiej osobie, że cenisz związek na tyle, by być szczerym i bezpośrednim. To autentyczne wyrażanie uczuć wykracza poza prostą komunikację negatywnych emocji. Obejmuje również dzielenie się radościami, osiągnięciami i wdzięcznością. Świętowanie dobrych chwil z innymi, uznawanie i dziękowanie za ich wsparcie i towarzystwo tworzy jeszcze silniejsze więzi i atmosferę pozytywności oraz wzajemnego wsparcia. W środowisku pracy autentyczne wyrażanie uczuć może przekształcić dynamikę zawodową. Komunikując szczerze swoje pomysły i obawy, przyczyniasz się do stworzenia bardziej przejrzystego i współpracującego środowiska. To nie tylko pomaga w rozwiązywaniu problemów, ale także promuje atmosferę szacunku i otwartości. Praktyka szczerego wyrażania uczuć jest również kluczowa w kontekście naszego emocjonalnego zdrowia i wewnętrznego spokoju. Pozwalając sobie na odczuwanie i wyrażanie naszych emocji, unikamy nagromadzenia żalu i frustracji, co stanowi niezbędny element naszego dobrego samopoczucia psychicznego. Ponadto, będąc autentycznymi w naszych ekspresjach, potwierdzamy naszą własną tożsamość i wartości, co wzmacnia naszą samoocenę i poczucie integralności. Kultywując praktykę dzielenia się naszymi uczuciami w uczciwy i szanujący sposób, nie tylko doskonalimy nasze relacje, ale także promujemy większe zrozumienie i połączenie z samym sobą. Ta praktyka pozwala nam żyć z większą autentycznością, harmonią i spokojem, zarówno wewnątrz, jak i w naszych interakcjach ze światem zewnętrznym. Zastanówmy się nad znaczeniem uznawania trudności innych. Ta praktyka wrażliwości i empatii jest niezbędna do tworzenia więzi zrozumienia i wzajemnego wsparcia, kluczowych w połączonej ludzkiej wspólnocie. Życie, ze wszystkimi jego złożonościami i wyzwaniami, często stawia przeszkody na drodze ludzi wokół nas. Często te walki pozostają niewidoczne nieuważnym oczom
lub są maskowane uśmiechem i pozorami normalności. Jednak gdy poświęcimy chwilę, aby naprawdę obserwować i słuchać ludzi w naszym życiu, możemy zacząć dostrzegać subtelne sygnały ich bitew i wyzwań. Uznanie tych walk nie wymaga wielkich gestów ani cudownych rozwiązań. Często wystarczy słowo wsparcia lub gest zrozumienia. Może to być proste „jestem tu przy tobie” lub akt uważnego słuchania, gdy ktoś dzieli się swoimi obawami. Te działania, choć małe, mogą mieć głęboki wpływ na emocjonalne samopoczucie kogoś. Na przykład w środowisku pracy rozpoznanie, że kolega przechodzi trudny okres i zaoferowanie praktycznej pomocy lub uważnego ucha może znacznie złagodzić jego ciężar. To nie tylko pomaga danej osobie, ale także przyczynia się do stworzenia bardziej wspierającego i ludzkiego środowiska pracy. W relacjach rodzinnych i przyjaźniach to uznanie nabiera jeszcze większego znaczenia. Bycie tam zamiast bliskiej osoby w trudnym momencie, oferowanie pocieszenia lub po prostu swojej obecności może wzmocnić więzi i przynieść poczucie bezpieczeństwa i przynależności. To sposób na powiedzenie „nie jesteś sam w świecie”, który często może wydawać się izolujący. Ponadto, stając się bardziej świadomymi walk innych, rozwijamy własną empatię i rośniemy jako jednostki. Uczymy się bardziej doceniać ludzkie doświadczenia, być bardziej cierpliwymi i wyrozumiałymi. Ta świadomość czyni nas bardziej ludzkimi, bardziej połączonymi z ludźmi wokół nas i bardziej świadomymi wpływu, jaki możemy mieć na życie innych. Rozpoznając i okazując wrażliwość na trudności innych, nie tylko zapewniamy im pocieszenie i wsparcie, ale także wzbogacamy nasze własne ludzkie doświadczenie. Budujemy świat, w którym zrozumienie i wzajemna troska są normą, a każda osoba czuje się widziana, wysłuchana i doceniana, niezależnie od przeciwności, z którymi się mierzy. Ta forma empatii wykracza poza powierzchowne rozumienie i koncentruje się na prawdziwym połączeniu z doświadczeniami i emocjami innych, promując bardziej znaczące relacje i spokojne środowisko. Głęboka empatia to umiejętność zanurzenia się w świat drugiej osoby, rozumienia nie tylko tego, co czuje, ale także dlaczego te uczucia się pojawiają. To ćwiczenie wstawania na miejscu drugiej osoby, próbując zobaczyć świat przez jej oczy i poczuć to, co ona czuje. Robiąc to, otwieramy nasze serca i umysły na bogatsze zrozumienie współdzielonej ludzkości. Rozważmy na przykład przyjaciela przechodzącego trudny moment. Głęboka empatia to coś więcej niż samo rozpoznanie, że przyjaciel jest smutny lub oferowanie pocieszenia. Obejmuje próbę zrozumienia podstawowych przyczyn jego smutku, czy to osobistej straty, stresu w pracy, czy jakiejkolwiek innej kwestii. Rozumiejąc źródło jego uczuć, możesz zaoferować bardziej spersonalizowane i znaczące wsparcie. W środowisku rodzinnym praktyka głębokiej empatii może ujawnić dynamiki i problemy, które często pozostają niezauważone. Pozwala członkom rodziny wzajemnie się wspierać w bardziej skuteczny sposób, tworząc dom, w którym wszyscy czują się zrozumiani i opiekowani. To nie tylko wzmacnia więzi rodzinne, ale także tworzy model interakcji z współczuciem i zrozumieniem w szerszym świecie. W relacjach zawodowych głęboka empatia może całkowicie przekształcić sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z kolegami i klientami. Rozumiejąc prawdziwe motywacje i obawy innych, możemy współpracować bardziej efektywnie, rozwiązywać konflikty w bardziej konstruktywny sposób i tworzyć bardziej harmonijne i produktywne środowisko pracy. Ta praktyka ma również głęboki wpływ na nasz własny wewnętrzny spokój. Otwierając się na doświadczenia innych, poszerzamy naszą własną zdolność do zrozumienia i współczucia. To nie tylko czyni nas bardziej świadomymi złożoności ludzkiego zachowania, ale także pomaga nam rozwijać większą cierpliwość i tolerancję. Budowanie więzi poprzez głęboką empatię jest potężnym narzędziem do wzbogacania naszego życia i życia tych wokół nas. Pozwala nam tworzyć bardziej znaczące relacje, bardziej harmonijne środowisko pracy i bardziej zrozumiałe społeczeństwo. Praktykując tę formę empatii,
Przyczyniamy się do świata, w którym zrozumienie i wzajemna troska są podstawą wszystkich interakcji. Zastanówmy się nad praktyką cierpliwości i przebaczenia w codziennych interakcjach. Te cnoty są niezbędne w stworzeniu atmosfery zrozumienia i harmonii, kluczowych w pokojowym i pełnym szacunku współistnieniu. W sercu cierpliwości leży zrozumienie, że każda osoba ma swój własny rytm i swoje własne walki. Ćwicząc cierpliwość w naszych relacjach, uznajemy i szanujemy te indywidualne różnice. Może to być tak proste jak dawanie drugiej osobie czasu na wyrażenie swoich pomysłów bez pośpiechu lub czekanie z zrozumieniem, gdy ktoś zmaga się z trudnościami. Przebaczenie z kolei to krok dalej niż cierpliwość. To proces uwolnienia się od urazy lub żalu wobec popełnionych błędów, zarówno przez nas samych, jak i innych. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia lub ignorowania błędu, ale wybór uwolnienia się od ciężaru gniewu i goryczy. Ta praktyka nie tylko ulża temu, kto przebacza, ale także daje szansę na wzrost i pojednanie obu stronom. Wyobraź sobie na przykład nieporozumienie z bliskim przyjacielem. Wybierając podejście do sytuacji z cierpliwością, dajesz przestrzeń, umożliwiając wyrażenie obu perspektyw i uczuć. I wybierając przebaczenie, pozwalasz na odnowienie relacji i nawet jej wzmocnienie, zamiast pozwolić urazie stworzyć bariery między wami. Cierpliwość i przebaczenie są również kluczowe w rodzinie, gdzie dynamika może być skomplikowana, a wyzwania częste. Tutaj te praktyki pomagają utrzymać klimat wzajemnego szacunku i zrozumienia, nawet w obliczu codziennych trudności. W pracy cierpliwość umożliwia lepszą współpracę i komunikację, szczególnie w sytuacjach stresowych lub pod presją czasu. A przebaczenie może być kluczowe do przezwyciężenia błędów lub nieporozumień, utrzymując pozytywne i produktywne środowisko zawodowe. Te praktyki mają także głęboki wpływ na nasze samopoczucie emocjonalne i psychiczne. Cierpliwość pomaga nam zmniejszyć stres i niepokój, podczas gdy przebaczenie uwalnia nas od negatywnych uczuć, które mogą szkodzić naszemu zdrowiu psychicznemu. Razem tworzą one błogosławiony cykl wewnętrznego spokoju i zdrowych relacji. Praktyka cierpliwości i przebaczenia stanowi fundamentalny filar harmonijnego i szanującego współżycia. Włączając je w nasze codzienne życie, wybieramy ścieżkę zrozumienia, wzajemnego rozwoju i prawdziwego pokoju zarówno siebie, jak i innych wokół nas. Kontynuując naszą dyskusję na temat budowania harmonijnego i wzbogacającego współżycia na co dzień, przyjrzyjmy się celebrowaniu różnic jako formie osobistego i zbiorowego wzbogacenia. Rozumienie i docenianie różnorodności myśli i doświadczeń nie tylko wzmacnia wzajemne zrozumienie, ale także poszerza nasze horyzonty, wzbogacając nasze życie w sposób głęboki i znaczący. W istocie celebrowania różnic leży przekonanie, że każda osoba ze swoją wyjątkowością wnosi unikalną perspektywę do tkanki życia. W środowisku rodzinnym na przykład rozpoznawanie i cenie różnic indywidualnych każdego członka może przekształcić dynamikę rodziny w bogatą tkankę nauki i doświadczeń. Każda osoba, czy to dziadek z jego opowieściami z przeszłości, czy nastolatek z jego nowoczesnym spojrzeniem na świat, przyczynia się do kolorowej i zróżnicowanej rodzinnej mozaiki. W miejscu pracy celebrowanie różnic może objawiać się w cenieniu różnych umiejętności i perspektyw. Zamiast szukać jednolitości, zachęcanie do wyrażania różnych punktów widzenia może prowadzić do kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań, które byłyby niemożliwe w jednolitym środowisku. Tutaj różnorodność nie jest postrzegana jako przeszkoda, ale jako cenny aktyw. W przyjaźniach i relacjach społecznych nauka z różnic wzbogaca nasze doświadczenia i poszerza nasze zrozumienie świata. Interakcja z ludźmi różnych kultur, wieku i kontekstów życiowych daje nam bardziej wszechstronne spojrzenie na ludzkość, łamiąc uprzedzenia i budując mosty empatii i szacunku. Ponadto celebrowanie różnic stawia nas przed wyzwaniem wzrostu i rozwoju jako jednostek.
wyrywa nas z naszej strefy komfortu, konfrontując z nowymi pomysłami i stylami życia i zmusza do rozwijania otwartego umysłu i serca. Ten proces ciągłego uczenia się jest niezbędny do naszego rozwoju osobistego i budowy bardziej sprawiedliwego i inkludującego społeczeństwa. Przyjmowanie różnorodności prowadzi nas do większego wewnętrznego spokoju. Gdy rozpoznajemy i doceniamy różnice, uwolniamy się od potrzeby oceniania lub zmiany innych, akceptując każdą osobę taką, jaka jest. Ten stan akceptacji przynosi głęboką harmonię w naszym życiu, pozwalając nam żyć bardziej autentycznie i wolno. Celebracja różnic jako wzbogacenie stanowi klucz do bardziej zrozumiałego, kreatywnego i pokojowego świata. Przyjmując różnorodność we wszystkich jej formach, nie tylko wzbogacamy nasze własne życie, ale także przyczyniamy się do jasniejszej i harmonijniejszej przyszłości wszystkich. Istotne jest podejście do promocji konstruktywnej i szanującej dialogu. W świecie, gdzie różnice opinii są powszechne, nauka prowadzenia zdrowej i produktywnej rozmowy jest kluczowa w utrzymaniu silnych więzi i promowaniu wzajemnego zrozumienia. W centrum konstruktywnego dialogu leży umiejętność komunikowania się w sposób, który szanuje różnice i docenia wkład każdej osoby. Oznacza to podchodzenie do rozmów nie jako rywalizacji w celu udowodnienia pewnego punktu widzenia, ale jako okazję do nauki i rozwoju. Gdy podchodzimy do dialogu z otwartym umysłem i sercem gotowym do zrozumienia, nawet najbardziej kontrowersyjne tematy mogą być omawiane w sposób produktywny i wzbogacający. Na przykład w rodzinnej dyskusji na temat delikatnego zagadnienia, przyjęcie postawy aktywnego słuchania i empatycznej ekspresji może zapobiec zamianie różnicy opinii w konflikt. Zamiast skupiać się na wygranej w dyskusji, skupiamy się na zrozumieniu perspektyw innych i na znalezieniu wspólnego gruntu, nawet jeśli jest to po prostu porozumienie się, że można się różnić w sposób szanujący. W miejscu pracy konstruktywna rozmowa jest równie istotna. Tutaj zdolność do dyskutowania o pomysłach i strategiach w sposób szanujący może poprawić nie tylko efektywność zespołu, ale także stworzyć bardziej współpracujące i innowacyjne środowisko. Kiedy każdy członek zespołu czuje, że jego głos jest słyszany i doceniany, istnieje większe poczucie przynależności i motywacji. Ponadto, konstruktywny dialog odgrywa istotną rolę w przyjaźniach i innych relacjach społecznych. Pozwala nam eksplorować nowe punkty widzenia i poszerzać nasze zrozumienie świata. Poprzez rozmowy szanujące i rozważne możemy wyzwać własne przekonania i uprzedzenia, co jest niezbędne do osobistego rozwoju i budowania bardziej otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa. Promocja konstruktywnego dialogu przyczynia się również do naszego zdrowia emocjonalnego i dobrostanu. Naucza nas radzenia sobie z różnicami w sposób dojrzały i zrównoważony, zmniejszając stres i niepokój, które często towarzyszą konfliktom międzyludzkim. Zachęcanie do rozmów, które są konstruktywne i szanujące, jest fundamentalną praktyką w celu wzmocnienia więzi, promowania zrozumienia i stworzenia bardziej pokojowego i harmonijnego środowiska. Przyjmując to podejście w naszych codziennych interakcjach, poprawiamy nie tylko nasze relacje, ale także przyczyniamy się do stworzenia świata, gdzie empatia, szacunek i zrozumienie są normą. Skupmy się teraz na znaczeniu promocji współpracy i wzajemnego wsparcia. Te praktyki są niezbędne do tworzenia bardziej spokojnego i harmonijnego środowiska, niezależnie od kontekstu, czy to zawodowego, rodzinnego czy społecznego. Współpraca jest fundamentem każdego zdrowego i produktywnego związku. Polega na stawianiu dobra wspólnego ponad indywidualnymi interesami i wspólnym dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów. Na przykład w miejscu pracy zespół, który ceni współpracę bardziej niż rywalizację, jest bardziej skłonny do innowacji i pokonywania wyzwań, ponieważ każdy członek czuje się doceniany i integralną częścią procesu. W rodzinie współpraca może przejawiać się w dzieleniu obowiązków domowych lub wzajemnym wsparciu w trudnych okresach.
kiedy każdy członek rodziny wnosi swój wkład zgodnie z własnymi możliwościami i otrzymuje wsparcie w razie potrzeby, tworzy się atmosfera troski i wzajemnego szacunku, wzmacniając więzi rodzinne. W społecznościach promowanie kultury współpracy i wzajemnego wsparcia może mieć transformacyjny wpływ. Projekty społecznościowe, grupy wolontariatu czy inicjatywy wzajemnej pomocy rozwiązują nie tylko lokalne problemy, ale także wzmacniają poczucie przynależności i solidarności między członkami społeczności. Jest to szczególnie istotne w czasach kryzysu, gdy wsparcie zbiorowe staje się niezbędne. Współpraca i wzajemne wsparcie mają również głęboki wpływ na nasze samopoczucie emocjonalne. Gdy wiemy, że możemy polegać na innych i oni na nas, czujemy się bardziej bezpieczni i wspierani. To zmniejsza stres i niepokój, promując poczucie pokoju i stabilności. Ponadto, praktykując współpracę i wzajemne wsparcie, kształtujemy umiejętności takie jak empatia, cierpliwość i efektywna komunikacja. Te umiejętności są niezbędne nie tylko do sukcesu w naszych codziennych działaniach, ale także do naszego rozwoju osobistego. Stymulowanie współpracy i wzajemnego wsparcia we wszystkich aspektach naszego życia to kluczowy krok w budowaniu bardziej pokojowego i harmonijnego świata. Przyjmując te praktyki, przyczyniamy się do stworzenia środowiska, w którym wszyscy czują się docenieni i wspierani, co tworzy solidne podstawy wzrostu zarówno wspólnego, jak i indywidualnego. Kontynuując naszą dyskusję na temat tworzenia bardziej harmonijnego i wspierającego środowiska, ważność tworzenia bezpiecznych przestrzeni do dzielenia się wyłania się jako kluczowy element. Te przestrzenie są schronieniem akceptacji i wsparcia, gdzie ludzie czują się komfortowo i bezpiecznie, aby wyrazić swoje troski, nadzieje i marzenia, co znacząco przyczynia się do kultury pokoju w relacjach. Tworzenie przestrzeni bezpieczeństwa wykracza poza aspekt fizyczny. Chodzi bardziej o atmosferę, którą tworzymy wokół nas. W środowisku rodzinnym może to oznaczać ustanowienie regularnych chwil, w których każdy członek ma możliwość dzielenia się swoimi myślami i uczuciami, nie obawiając się oceny lub reprymendy. Mogą to być chwile podczas wspólnego obiadu lub cotygodniowego spotkania rodzinnego, gdzie wszyscy są zachęcani do otwartej rozmowy i aktywnego słuchania. Na miejscu pracy bezpieczne przestrzenie można tworzyć poprzez polityki otwartej i inkluzywnej komunikacji oraz oferowanie kanałów, w których pracownicy mogą wyrażać swoje pomysły i obawy. To nie tylko poprawia morale i satysfakcję pracowników, ale także sprzyja bardziej współpracującemu i innowacyjnemu środowisku pracy. W społecznościach bezpieczne przestrzenie mogą przybrać formę grup wsparcia, klubów z wspólnym zainteresowaniem lub wydarzeń społecznościowych, na których ludzie spotykają się, aby dzielić się doświadczeniami i nawiązywać głębsze kontakty. Te przestrzenie promują solidarność, wzajemne zrozumienie i współpracę, co jest kluczowe w budowie spokojnej i zjednoczonej społeczności. Tworzenie tych bezpiecznych przestrzeni ma również głęboki wpływ na nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne. Mieć miejsce, gdzie czujemy się słuchani i zrozumiani, może być niezwykle pocieszające i uzdrawiające. Pomaga nam to lepiej radzić sobie ze stresem, lękami i innymi emocjonalnymi wyzwaniami, promując większy spokój wewnętrzny. Ponadto, dostarczając i uczestnicząc w bezpiecznych przestrzeniach, praktykujemy i wzmacniamy ważne umiejętności, takie jak empatia, efektywna komunikacja i aktywne słuchanie. Te umiejętności są niezbędne do wzmacniania więzi międzyludzkich i promowania bardziej pokojowego i harmonijnego środowiska we wszystkich dziedzinach naszego życia. Tworzenie bezpiecznych przestrzeni do dzielenia się jest kluczowym krokiem w kształtowaniu pokoju w relacjach. Tworząc te przestrzenie, budujemy środowisko, w którym akceptacja, wsparcie i wzajemne zrozumienie mogą rozkwitać, przyczyniając się do dobrobytu zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego. Dziękuję bardzo za poświęcenie czasu na obejrzenie tego filmu.
Jeśli nauki filozofii stoickiej dotknęły cię w jakikolwiek sposób, podziel się tą wiedzą z innymi osobami. Rozpowszechnianie tych idei może być potężnym aktem przemiany, zachęcając więcej osób do odnalezienia równowagi i pokoju w swoim życiu. Ponadto zapraszam do eksplorowania playlisty, która pojawi się na ekranie wkrótce. Każdy film to cenny element w tej podróży samopoznania i osobistego rozwoju. I nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, aby wspierać i pomóc w rozpowszechnianiu tych cennych przekazów. Razem możemy stworzyć silną i świadomą społeczność, zjednoczoną przez zasady mądrości stoickiej.